puchowa kurtka, śpiwór, namiot, rakiety śnieżne, wszystko gotowe. Także one powinny zdać egzamin. Dla niego góry to drugi dom. Tomasz Marek Badur wyrusza na samotną wyprawę z Piekar Śląskich na Szlak Karpacki. Tym razem idzie po pomoc dla podopiecznych Fundacji Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Noszę gdzieś tak w sobie taką potrzebę, tak, żeby właśnie pomagać innym, tym bardziej jeżeli chodzi o dzieci. Przed nim 450 km marszu, szczególnie trudnego zimą. Jest taki zaniedbany, zapomniany, ścieżek praktycznie nie ma. Gdzieś jak się wchodzi, to się wchodzi w jakieś chaszcze, jakieś jeżyny, maliny i tak dalej. Sama wyprawa potrwa kilkanaście dni. W tym czasie prowadzone będą dwie zbiórki na rzecz hospicjum. Takie inicjatywy są dla nas bardzo też ważne i cenne, dlatego że one świadczą o tym, że ludzie o nas pamiętają, interesują się naszą działalnością, a przez to nas wspierają. A wsparcie jest potrzebne, zwłaszcza teraz, w trudnym czasie pandemii. My dzięki temu istniejemy, że są jakieś dobre anioły i kiedy jest nam ciężko, te anioły jakoś do nas przychodzą. I przychodzą, ze skrzydłami schowanymi w turystycznym plecaku. Wyprawa ma być pierwszą w historii Polski udokumentowaną zimową próbą zdobycia Szlaku Karpackiego. Jej przebieg można śledzić w mediach społecznościowych. Tam też znaleźć można wszelkie informacje na temat zbiórek na rzecz hospicjum. Bo warto pomagać. Michał Grabowiecki, Aktualności.